Hejka, moje fany. Jesteśmy sobie na spacerku właśnie z pieskiem. Ale oczywiście nie o tym będzie ten film. No, nie będzie to też do końca taki vlogasek jak ostatnio, żeście mieli przyjemność oglądać. Natomiast o ile dobrze wiecie, a zresztą dawaj Szymcio, zagraj na mandolinie i opowiemy im, o co chodzi. Jeżeli dobrze wiecie, a powinniście, bo widzę, że Sylwa Playtime przypadła wam do gustu. Są to niesamowicie twarde klocki, naprawdę ręce idzie na nich połamać. W związku z tym my dzisiaj, korzystając z tego, że idziemy na spacer z pieskiem, postanowiłem, że zrobimy im taki test wytrzymałości trochę w lesie. Porzucamy, pokładziemy na tory. No, kto wie, może jakiegoś niedźwiedzia spotkamy. No, zrobimy test, prawda, wytrzymałości, bo na pewno są to klocki twardsze od Lego. No, a jak twarde? Wiecie, chcę się też ostatecznie oddalić od ludzi, od skupisk ludzkich, bo wiecie, żeby nie było, że ja tu idę i się bawię innymi klockami niż Lego. Moje fany są naprawdę wszędzie. Wszędzie są moje fany. Nigdy nie wiesz, z którego rogu mnie zaskoczą, więc wolę robić to w lesie, z daleka od wszelkiej cywilizacji. Gdzie piesek? Chodź piesku, lecimy. Chodź, chodź. Chcesz patyczka? Tu będzie, będzie dobre. Ten będzie dobry, patrzcie, patrzcie, szani, szani. Aha. Spoko, szani, wytnie. Kurde. Kurde. Właśnie pociąg przegapiliśmy jeden. Ale myślę, że zaraz pójdzie drugi. Olkusz to przecież centrum cywilizacji, miasto biznesu. No i mamy taki fajny kawałek dużej prostej, żeby sobie porzucać. I wszystko byłoby fajnie, tylko nie przeczytałem żadnego poradnika dla youtuberów kręcących klocki w lesie. I kurde, nie mam żadnego statywu. A tak się składa, że akurat dzisiaj... Kurde, no wczoraj jeszcze to był handlarz statywami, a dzisiaj nie ma handlarza. Może sobie zaraz z jakiegoś drewna wystukamy, wyżłobiemy jakiś statyw spokojnie. Macie do czynienia z najbardziej innowacyjnym legotuberem na polskim legotubie, więc spokojnie damy radę. Mamy miejscówkę fajną, ładną. Zagadałem już do jednego drzewa, które robi nam za statyw, oczywiście nie za darmo, wszystko za donaty. No i cóż, kochanie, szykujemy sobie zestawik, żeby się złożyło fajniej. Mamy nawet pasję z górki, więc poleci, że uwaga. Kochanieńcy, mam tu już zestaw Playtime. Zobaczymy, co się stanie, gdy miotniemy z nim. Uwaga, bo prędkość zawrotna, uwaga. Poleciał. Lecimy zobaczyć, co się stało. Chodź piesku, chodź. Jak się spodziewałem, nic, nawet to lusterko nie odpadło. Cóż, no muszę, nic. Wiecie, z pytania z chwilki nie wziąłem z tym psem. No Lego, sorry, Lego upuścił z takiej odległości, żeby się... Aha. Coś stało, a tutaj, kurde, no nic się nie stało w takiej tej. Dobra, przełożymy więcej siły. Dobra, moi drodzy, próba numer 2, Playtime czeka na rzut. Uwaga, teraz składam całą siłę. Widzieliście, ja się odbijał, teraz poleciał znacznie dalej, przedtem był tu, a teraz poleciał, jest. Zgubił lusterko, nie ma cudu, 40 metrów musiał go pokonać. Aha, tylko teraz jestem bez klocka. Aha, gdzie jest ten klocek? Kurde, jestem bez klocka teraz, ej, tam nie było zapasówek. Ej, no bez jaj, szukam już 5 minut. Przecież to był najbardziej widoczny klocek. Ej, no coś czuję, że się pożegnamy w tym momencie z tym klockiem. No dobra, lusterko nie zdało egzaminu, ale spójrzcie, kokpit cały czas jest cały czas jest nienaruszony. Nic się tutaj nie stało, nawet naklejką mi się nie stało. No kurde, szukam. No nie ma lusterka, nie ma. On gdzieś tu walnął pierwsze, ale nie ma.
No i później poleciał gdzieś, tylko że wiecie, to mógł odprysnąć w każdą stronę. Ale mówię, to jest element z Marsa widać. Dobra, dajcie mi chwilę, jak nie, to idziemy dalej z testem. No dobra, kochani, nie ma klocka, ale zróbmy inny test. Zobaczmy, co się stanie, gdy rzucimy tym klocem w drzewo. Mamy gdzieś 3 metry do drzewa. O kurde, patrzcie, o drzewo się rozpadło, cudu nie ma, ale też patrzcie, w ogóle koło odpadło, co? Znowu trzeba szukać i klockować zestaw. Przynajmniej powinno być, to nie moje, nie myślcie sobie. Ej, no coś czuję, że się pożegnamy w tym momencie z tym klockiem. Znalazłem lusterko i w ogóle spójrzcie. Tak bardzo się nie rozwalił, hipek nie wyleciał nawet. Odpadło mu tutaj, wiadomo, to u góry. I odpadło mu daszek i klapa mu odpadła, więc to jest takie momenty, że patrzcie. Chociaż nie, tu się też odczepiło, trochę rozczepiło. O, nie jesteś taki piękny. Jeszcze chyba porzucę. Nie no, kurde. Powiem wam szczerze, że trochę mi się żal tego zestawiku zrobiło. Chyba już nie będziemy nim rzucać. Kurczę, jak człowiek ma świadomość, że może go zaraz stracić, to jednak inaczej trochę podchodzi do tematu. Więc już nie będziemy nim rzucać, ale... Idziemy sobie z pieskiem na tory. Jest. I najważniejsze. Kładziemy i czekamy. Odsuńmy się może. Odsuń się, piesku, odsuń się. No dobra, minęło 15 minut. A nic nie jedzie, tam jest autko. Nic nie jedzie. Dobra. Minął pół godziny. Dalej nic nie jedzie, dobra. Chyba odpuścimy ten test temu zestawowi. Masz szczęście, zestawiku, że nie mam czasu. Tu mi jeszcze jeden klocek spadł. By cię przetestował pociąg. No i cóż, kochani, powiem szczerze, no test, jak widzieliście, sprawił. Potwierdził tezę, że co jak co, ale klocki Playdive, te klockowe, no są wyznacznikiem, jeżeli chodzi o twardość kloca. Kurde, bez kitu. A tu wycinka była, to nie tak, że u nas tak lasy wyglądają. Bez kitu, kurde, rzucaliśmy nim, widzieliście, co nim robiliśmy, a on prawie wszystko przetrwał. Wow, no niesamowite. Kurde, co ten kloc potrafi bez kitu. I myślę, że on jest twardszy od Lego, co już wiemy, ale myślę, że on zostanie oficjalnym nowym wyznacznikiem twardości kloca. Będziemy do niego porównywali. Sami widzieliście Lego, nawet tych pierwszych rzutów. Bo drzewo to już nie mówię, to by się rozsypało na części pierwsze absolutnie. Ale a ten tylko 2 elementy stracił, 3. A kurde, tymczasem rzucając 40 metrów hęchem daleko, no cóż, nic się nie działo. To nic się, kurde, nie działo. Niesamowity kloc. No cóż, kochani, mam nadzieję, że taki test wam się podobał. Jak wam się podobał, to będzie takich więcej. Oglądacie też oczywiście inne filmiki na moich kanałach. No a cóż, ja teraz muszę iść po to, co wyszedłem z pieskiem, dalej chodzić. Żeby nie było, nie?